Witam Was ponownie, jak zwykle, niezwykle, serdecznie. Dzisiaj będzie dosyć, myślę, zachęcające kazanie, zachęcające Słowo Boże, bo będę mówił o nadziei nieba, czyli o niebie, tytuł niebo, nadzieja czy pewność. Jest to bardzo ważne zagadnienie w naszej rzeczywistości i muszę powiedzieć, że niewielu kaznodziei pokusiło się do tej pory o omawianie tego tematu. Nie rodzimy się, kochani, z nadzieją, ani nie rodzimy się z beznadzieją. Nadzieję i beznadzieję po prostu nabywamy w czasie naszego życia. Pozwólcie, że się pomodlę. Dziękuję Ci, Panie, za to, że wkładasz w moje usta swoje słowa. Panie, dziękuję Ci, że używasz nas do tego, aby Cię chwalić, aby się uczyć, Panie, Twojego słowa, aby uczyć się Ciebie, aby Ciebie poznawać, aby poznawać Twoje sekrety, Twoje tajemnice. Jednak możemy tylko poznać, Panie, to, co nam objawiłeś. Dlatego też takie ważne jest, abyśmy byli czujni na to, co piszesz w swoim słowie, Panie, abyśmy nie kreowali własnego świata, abyśmy nie kreowali własnych wierzeń, Panie, a tylko na podstawie Twojej, tej wspaniałej księgi. I o to Cię proszę również dzisiaj, żebyś dał mi swoją mądrość i w moje usta włożył Twoje słowa, abyśmy wszyscy byli zachęceni tym w imię Twojego Syna, naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen. Nauczycielka w pewnej szkółce niedzielnej zapytała uczniów piątej klasy, zadała im pewne pytanie. Postanowiła urządzić coś w rodzaju quizu. Jeśli sprzedałabym wszystko, co mam i pieniądze przeznaczyłabym na kościół, to czy doprowadziłoby mnie to do nieba? Jak myślicie, jaka była odpowiedź klasy? Nie, cała klasa odpowiedziała nie. Więc nauczycielka dalej pyta. W takim razie, jeśli będę sprzątała swój dom i będę podlewała kwiatki, strzygła trawę, to czy dostanę się do nieba? Drugi raz cała klasa odpowiedziała nie. Więc nauczycielka kontynuuje dalej. A jeśli będę dobra dla ludzi i sierot i będę ich wspomagała i kochała swoją rodzinę i swoich najbliższych przyjaciół, nawet swojego sąsiada, który mi dokucza, czy w ten sposób dostanę się do nieba? Wyobraźcie sobie, że trzeci raz wszystkie dzieci w klasie chórem odpowiedziały nie. No więc nauczycielka stanęła zakłopotana i mówi, co zatem muszę zrobić, aby się tam dostać? Jeden chłopiec odzywa się z ostatniej ławki. Musi pani umrzeć! Tak, kochani, czy to prawda, czy nie? Nieprawda? Prawda. Powiem wam się coś ciekawego. Jeśli Jezus powróci za naszego życia, to nie musimy umierać. A jeżeli nie powróci za naszego życia, to musimy umrzeć też. Prawda? Żeby się tam znaleźć. Ja bardzo chcę znaleźć się w niebie. Kochani, nie mogę się doczekać tego czasu. Wiecie, co mnie najbardziej trzyma przy życiu? To, że kiedyś umrę. Zapytasz może, jak zatem żyć? Posłuchajcie tego. Musisz w świecie naturalnym żyć życiem nadprzyrodzonym tak, aby współcześnie żyć życiem przyszłym. Zrozumieliście? Powtórzyć mam? Musisz w świecie naturalnym żyć życiem nadprzyrodzonym tak, aby współcześnie żyć życiem przyszłym. Nadzieją na życie przyszłe. Musisz mieć cały czas przed oczami wizję życia przyszłego. Powiem wam coś ciekawego ze statystyki. Troje ludzi umiera na świecie w każdej sekundy. 180 ludzi każdej minuty. Około 11 tysięcy każdej godziny. Jeśli wierzymy Biblii, to w myśl tych liczb 28 tysięcy ludzi dziennie idzie albo do nieba, albo do piekła. Tutaj w Ameryce 83 ludzi uważa, że idą do nieba. 60%, 83%. Troszkę ktoś matematycznie może pomyśleć, że nie zgadza, ale wśród nich właśnie są tacy, którzy jednak mimo, że uważają, to mają wątpliwości, bo 60% ma tylko nadzieję, że tam pójdzie po śmierci. W dodatku zdajemy sobie sprawę z tego, że między tymi, którzy wierzą, że idą do nieba, jest bardzo duży procent takich, którzy tam się niestety nie dostaną. Dzisiaj usłyszycie właśnie coś na temat nieba. Z pewnością masz pewne pojęcie o niebie na podstawie fantazji autorów książek, producentów filmowych, ale dzisiaj pragnę popatrzeć na to pod kątem biblijnym. Tak naprawdę dzisiaj bardzo mało się mówi na świecie o niebie, świata. Nawet wielu pastorów uważa, że mowa o niebie jest antyintelektualna i że ktoś, kto o tym mówi, musi być
przynajmniej bardzo mało inteligentny. Nie spotkałeś się z tym? Musisz jednak wiedzieć, że Bóg przygotował dla ciebie miejsce, w którym spędzisz wieczność. Amen. Powiemy amen wszyscy? Amen. Cieszymy się, prawda? Słuchajcie, powiem wam coś, z czego się nie będziecie cieszyć. Dwa miejsca takie przygotowane. Spędzisz wieczność. Albo w jednym, albo w drugim. Ale my będziemy mówili o tym, o którym chcemy tak bardzo słyszeć. Tamto nawet nas nie interesuje, prawda? Nie chcemy o nim słyszeć nawet, prawda? Nie chcemy jego wymawiać. Tym bardziej nie chcemy go poczuć. Tak naprawdę dzisiaj bardzo mało mówi się niestety o niebie. Niektórzy mówią, że mówienie o niebie za dużo odwraca uwagę od realiów tego świata i przez to jest szkodliwe, niebezpieczne, destrukcyjne społecznie. Jednak Kościół, który nie mówi o niebie, jest z reguły egoistyczny i słaby. Niebo nie jest jedynie imaginacją, to jest miejsce realne. Jeśli zaczynamy w to wątpić, to ponieważ twoje serce do niego ciągnie, twoje serce czuje to, że jest takie miejsce, ale kiedy w niego wątpisz, to zaczynasz sobie sam to miejsce przygotowywać tutaj, na ziemi. Zaczynasz sobie tworzyć własne swoje niebo, którym zaspokajasz swoje wszelkie pożądliwości, którym chcesz mieć wszystko, co najpiękniejsze, najdroższe, chcesz mieć piękny dom, piękny samochód, chcesz mieć złotą biżuterię, chcesz mieć bogatych przyjaciół, chcesz mieć szczęście za szczęściem. Budujesz sobie swoje niebo. Niebo twoich wyobrażeń, twoich imaginacji, fałszywe niebo, które cię do niczego nie doprowadzi. Możesz poświęcić całe swoje życie, aby wykreować sobie swoje niebo na ziemi, ale cię to nie uda. Czy wiesz, że bogaci ludzie są nieszczęśliwi? Kiedy słyszałem taki program na radio, prosili ludzi, żeby dzwonili, tacy, którzy zarabiają $1000 na miesiąc. Oczywiście tacy mieli na co ponarzekać. Potem pytali, kto jest taki, kto zarabia 10 tysięcy na miesiąc. Też miał na co narzekać. A dzwonił w końcu ktoś, kto zarabia 100 tysięcy na miesiąc. Narzekał jeszcze więcej niż ten pierwszy. Ale wiecie co? Zadzwonił ktoś, który powiedział, zarabiam 5 milionów dziennie. To był w amerykańskim radiu oczywiście, nie szukajcie wśród Polaków. I wiecie, jak narzekał? Powiedział, że się czuje bardzo nieszczęśliwy, że nie może po nocach spać, że wszystko mu się w życiu rwali, że pieniądze są dla niego przekleństwem, że wolałby być biedny, ale nic nie można to poradzić, bo jest tak bardzo jego biznes rozbudowany, jego korporacje w całych Stanach Zjednoczonych, czy on chce, czy nie chce, to pieniądze same się sypią do banku. I powiedział, że ma więcej długów niż ten, który zarabia $1000 na miesiąc. Proporcjonalnie. Ludzie są nieszczęśliwi, bo kreują sobie swoje niebo na ziemi. Umierają bez nadziei, w wielkim stresie, że nie mogą tego zabrać ze sobą. Jak ci się umrze, kiedy nic nie masz? Będziesz mieć stres? O, ja będę mi się cieszył strasznie. A jak ci się będzie umierać, kiedy masz troszeczkę banku, więcej niż troszeczkę, albo więcej niż troszeczkę? Nie wiem, czy są tacy między nami. Przykro ci by. Bóg włożył w twoje serce i duszę głód za wiecznością, głód za niebem. Jeśli tego nie zrozumiesz i nie nakarmisz swojej duszy prawdą Bożą, będziesz wypełniać je takimi mistyfikacjami, takimi podróbkami, co jedynie przyniesie ci uczucie pustki i braku satysfakcji. Pomówmy zatem o niebie. Rozgłaszaj, to jest pierwsze, rozgłaszaj o niebie, mów o niebie, myśl o niebie. Zawsze to przyjemniejsze niż o piekle, prawda? Kiedy słuchamy dzisiaj, słuchaliśmy Jamesa, prawda, na nabrzeństwie naszym amerykańskim, nasz kochany pastor James omawia objawienie i tam jest dużo, prawda, również o piekle. Muszę wam powiedzieć, że w Biblii jest więcej o piekle niż niebie. W Nowym Testamencie również jest więcej o piekle niż o niebie. Ja powiedziałem, James straszy, a ja będę ludziom dawał dzisiaj nadzieję. Oczywiście nie bierzcie tego dosłownie, bo często takie właśnie straszenie jest najbardziej nam potrzebne i przydatne. A więc rozgłaszaj o niebie, mów o niebie, myśl o niebie. Czy wierzę o tym, że niebo wspomniane jest w Biblii 500 razy? Wszędzie w Biblii niebo opisane jest jako miejsce w górze, czyli podniesione albo wysoko. Drugie, czytamy w Biblii o mnogości nieba. Moglibyśmy powiedzieć nieb, prawda? Czytamy, że nie jest tylko jedno niebo. Słyszeliście o trzecim niebie? Kto słyszał, ręka do góry? Kto słyszał o trzecim niebie? Właśnie, właśnie, słyszeliśmy o trzecim niebie. Otwórzmy sobie drugi list do Koryntian 12:1-4. Święty Paweł, drugi list do Koryntian 12:1-4. Święty Paweł pisze, muszę się chlubić, choć nie ma z tego żadnego pożytku,
to też przyjdę do widzeń i objawień pańskich. Paweł mówi tu o sobie z lat przeszłych. Znałem człowieka w Chrystusie, który przed 14 laty, czy to w ciele było, nie wiem, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie, został uniesiony w zachwyceniu aż do trzeciego nieba. I wiem, że ten człowiek, czy to w ciele było, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie, został uniesiony w zachwyceniu do raju i słyszał niewypowiedziane słowa, których człowiekowi nie godzi się powtarzać. Dowiadujemy się więc, że jest więcej niż jedno niebo, a ponadto, że są przynajmniej trzy nieba. Objaśnienie. Co to jest pierwsze niebo? Pierwsze niebo to jest nasza atmosfera. To jest atmosferyczne niebo. W Izajasza 55:9 czytamy: lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze. To nasze właśnie niebo nad głową. Niebiosa, które są wyższe nad ziemią. W pierwszej księdze Mojżeszowej, czyli w księdze Stworzenia 1:20 czytamy: potem rzekł Bóg, niech zaroją się wody mrowiem istot żywych, a ptactwo niech lata nad ziemią pod sklepieniem niebios. To jest to pierwsze niebo. Pierwsze zatem niebo to to, które widzisz chodząc po ziemi. To co, które ją otacza. Drugie niebo opisane jest również w pierwszej księdze biblijnej, księdze stworzenia, Genesis, pierwszej księdze Mojżeszowej, w pierwszym rozdziale 14-17 wiersza. Przeczytam wam. Potem rzekł Bóg, niech powstaną światła na sklepieniu niebios, aby oddzielały dzień od nocy i były znakami dla oznaczenia pór, dni i lat. Niech będą światłami na sklepieniu niebios, aby świeciły nad ziemią. I tak się stało. I uczynił Bóg dwa wielkie światła, większe światło, aby rządziło dniem i mniejsze światło, aby rządziło nocą oraz gwiazdy. I umieścił je Bóg na sklepieniu niebios, aby świeciły nad ziemią. A więc drugie niebo jest miejscem, w którym znajduje się słońce, księżyc, gwiazdy i to wszystko, co jest w kosmosie. Pamiętajmy, jak Paweł został wzięty do trzeciego nieba. Gdzie ono jest? Przypomnę znowu drugi rozdział do Koryntian 12:1-4. Jest napisane. Paweł mówi tutaj o niebie, które jest ponad naszą atmosferą, poza całym kosmosem. I że jest to miejsce, w którym słyszał słowa Boga, których nawet nie jest w stanie powtórzyć i wypowiedzieć. Poza tym bez przerwy czytamy w Biblii o tym, że Bóg jest w niebie. Modlimy się nawet Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Mateusza 5:16 czytamy. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli nasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Psalm 11:4 mówi, a Pan jest w swym świętym przybytku. Pan, którego tron w niebie, oczy Jego widzą, powieki Jego badają ludzi. Jeśli kiedykolwiek słyszymy o miejscu, w którym Bóg przebywa, to nie jest to atmosferyczne niebo czy kosmiczne niebo, ale wniosek z tego, że Jego rezydencja jest właśnie w trzecim niebie. I to jest to miejsce, którego oczekujemy. To jest to miejsce, do którego tęsknimy. To jest miejsce, do którego pójdziemy na spotkanie z naszym Bogiem i z Jezusem. To jest to miejsce, które Jezus poszedł nam, co? Przygotować. Powiesz, to fajnie, że wiem, że są trzy nieba i pójdę do tego trzeciego, do którego idą chrześcijanie. Czy cię to cieszy? Cieszy cię to? Porozmawiajmy więc troszkę o tym. W Ewangelii Jana 14:1-3 czytamy: niechaj się nie tworzy serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłby wam powiedział: idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Czy to nie wspaniałe? Macie swoje Biblię? Trzymajcie więc palec na tych wersetach. Trzymajcie palec. Podnieście mi tę Biblię, podnieście, pokażcie mi, kto z was ma Biblię. Wow, jak to pięknie wygląda. W naszym kościele mamy zwyczaj, że przynosimy Biblię. Pozwólcie, że pokażę wam kontekst tych wersetów. Jezus przygotowuje swoich uczniów do tego, że idzie na krzyż i że umrze i że będzie pogrzebany i co? I zmartwychwstanie. I że wtedy pójdzie do nieba. Wyobraźmy sobie, co wtedy przeżywali uczniowie. Zadawali sobie pytania, dlaczego? Jak? Byli pełni strachu. Może byli pełni beznadziei. Jezus przychodzi do nich i mówi: nie bójcie się, pójdę przygotować wam miejsce, aby tam, gdzie ja jestem, będę to, abyście i wy byli.
Czy oni to rozumieli, o czym on mówi? Czy byście się nie wystraszyli, kiedy ktoś taki ważny by od was odchodził, zostawił was na pastwę losu, na pastwę żołnierzy, na pastwę pogan, na pastwę Sanhedrynu żydowskiego? Może oni wtedy nie rozumieli tego, ale my dzisiaj mamy więcej. Dlatego możemy zrozumieć, co to jest więcej. To jest ta księga, której oni nie mieli. Pozwólcie, że pokażę wam pewien kontekst tych wersetów. Jezus przychodzi do swoich uczniów, mówi, że idzie na krzyż i że umrze, będzie pogrzebany, zmartwychwstanie i wtedy pójdzie do nieba. Czy widzicie ten kontekst w tym wszystkim? Bardzo dla nas ważne jest to, co teraz powtórzę. On poszedł przygotować nam miejsce. Przygotować wam miejsce. Przygotować mi miejsce. On nie miał na myśli tego, żeby przygotować nas do lepszego myślenia, do budowania sobie lepszego miejsca na ziemi, do budowania sobie nieba tutaj. On tego nie miał na myśli. On powiedział, ja idę wam przygotować miejsce. Miejsce, którego wy przygotować sobie nie możecie. Nie ma takiej możliwości. Ja tylko mogę wam przygotować miejsce. Mojego ojca. Wiele jest mieszkań. Wow, jaki to musi być duży dom, co? W Biblii znajdujemy bardzo wiele metafor o niebie. Niebo nazywane jest naszym nowym krajem. Miastem. Kiedy myślimy o mieście, to zaraz kojarzymy sobie to, prawda, z ulicami, z domami, z barami, może niektórzy, z bankami, prawda, wielkimi budowlami, kinami, teatrami i tak dalej. Czy tak sobie wyobrażamy to miasto niebieskie? Może na ten temat i coś znajdziecie w Biblii. Podzielcie się tym ze mną, jak poszukacie. Ja was chcę zachęcić do tego, abyście czytali pod tym kątem Pismo Święte i powiedzieli mi, co jeszcze jest w niebie, czego ja wam dzisiaj nie powiem. Specjalnie wam nie powiem. To On przyszedł przygotować na miejsce, którego my sobie przygotować nie możemy. Wspaniale. Niebo czasami określane jest jako królestwo. Co wam się kojarzy z królestwem? Rząd, prawda? Granice, wojsko, bałagan czasem. W królestwie wojny, a czasem coś dobrego. Król z koroną, poddani, głodni i bosi. Umierający z głodu często. Widzimy takie królestwa, prawda? Widzimy takie królestwa. Czy tak sobie wyobrażamy królestwo niebieskie? O, z pewnością nie. Z pewnością nie. Ci z nas, którzy wyrośli w kochającej rodzinie, mają przed oczyma dom rodzinny. Dom swego ojca. To coś takiego jak magnes ciągnący cię do tyłu w przeszłość, prawda? Przyjechałeś tutaj, że przyjechałeś do Ameryki i tęsknisz za swoim domem bardzo często. I bardzo często tęsknisz za domem swojego ojca. Ja wiem, jak moja żona Maria tęskni i często czasem może spełnić tą swoją tęsknotę i pojechać ojca zobaczyć. No, mi to się nie zdarza, bo nie miałem, prawda, i nie mam tam nikogo, ale tak jest, prawda, z nami. Tęsknimy go do domu swojego ojca. Tęsknisz do domu swojego ojca? A kto jest teraz twoim ojcem? Masz wyższego ojca. Wielkiego Ojca. Tęsknisz do tego domu? Kiedy jesteś w obcym kraju, to tęsknisz do swojego domu. Kiedy tęsknisz do swojego domu, to masz w pamięci meble, masz w pamięci swoje łóżeczko, kolory ścian, obrazy na ścianach, zapach dochodzący z kuchni gotowanego obiadu albo przypalonych ziemniaków, prawda? To wszystko jest częścią naszego domu. To wszystko jest częścią tego, w czym wyrośliśmy. Teraz wrastamy w czym innym. Teraz mamy dom duchowy. Musimy ten dom poznawać, musimy za nim tęsknić. W jaki sposób możemy tęsknić za tym domem? Tylko w ten sposób, że będziemy o nim się dowiadywać, że będziemy czuć zapach tego domu, ducha tego domu, zapach duchowy tego domu. Wyobrażamy to sobie? Jezus obiecał nam, że jeśli uwierzymy Jemu, to On przygotuje nam miejsce w niebie, które jest w domu Jego Ojca. I my będziemy mieli przywilej, aby żyć tam z Nim na zawsze. Powiedziałem na początku, Jezus obiecał nam, że jeśli uwierzymy Jemu, nie jeśli uwierzymy w Niego wierzy i szatan, i demony, mam nadzieję, że nie chcielibyście ich spotkać w domu Ojca, prawda? Ja nie chciałbym. Posłuchajcie mnie uważnie. Niebo to nie jest, jak niektórzy sądzą, wyimaginowane miejsce. Niektórzy mówią, że niebo jest wymysłem umysłu, a niektórzy, że jest nagrodą za dobre sprawowanie, za dobre życie. Jeśli tak myślisz, to jesteś w błędzie. Za dobre życie tam się nie znajdziesz.
Radzisz się tylko za to, że Jezus uczynił cię sprawiedliwym poprzez swoją krew na krzyżu przelaną i że ty przyjąłeś ten Jego, czy przyjęłaś ten Jego dar. Niebo niestety nie jest emocjonalną imaginacją lub odczuciem. Nie jest to również piękna, egzotyczna wyspa gdzieś tam, którą nieraz sobie tak wyobrażamy. I kiedyś miałem sen i wydawało mi się, że to było niebo, bo tam tak strasznie kolorowo, wiecie, widziałem kolory, jakich nie znam. Trudno sobie wyobrazić, żeby jeszcze coś było, czego nie znam. Prawda? Czułem zapachy, jakich nigdy nie czułem. Jadłem owoce, jakich smaków nigdy nie doświadczyłem. Może i tak tam będzie. Pismo nam mówi, że tego, czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało, co nie przyszło człowiekowi na rozum, nie padło, to nam Bóg przygotował. Przygotował nam, to znaczy komu? Dla kogo? Dla tych, którzy Go kochają. Niebo jest realne. Nasz umysł nie jest w stanie sobie z tym poradzić. Nie jest w stanie sobie wymyśleć prawdziwego nieba. Czy jest tak? Bóg mówi o tym, że w pierwszym liście do Koryntian 2:9 głosimy wtedy, jak napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Niebo jest przygotowanym miejscem dla... Posłuchajcie tu. Niebo jest... Zapiszcie to sobie. Niebo jest przygotowanym miejscem dla przygotowanych ludzi. Niebo jest przygotowanym miejscem dla przygotowanych ludzi. Jest to konkretne miejsce, które według Biblii może być zlokalizowane. Jezus powiedział, idę przygotować wam miejsce i ja wierzę, że jest to literalne miejsce. Jeśli zapytacie mnie, gdzie ono jest, gdzie ono się znajduje, to myślę, że nie będę w stanie dać wam konkretnej, autorytatywnej odpowiedzi, ale podzielę się z wami tym, co Biblia mówi na ten temat. Oczywiście większość z nas uważa, że niebo jest w górze. Prawda? Tak uważamy. Czy tak rzeczywiście jest? Może to jest prawda. Efezjan 4:10 mówi, ten, który zstąpił, ten sam, co i wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. Wstąpił wysoko. Rozumiem, że coś jest w górze. Dzieje apostolskie, 1:10-11 mówi, i gdy tak patrzyli uważnie, jak on się oddala ku niebu, oto dwaj mężowie w białych szatach stanęli przy nim i rzekli, mężowie galilejscy, czemu stoicie patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście, idącego do nieba. Czyli najpierw oni stali tak. Musimy więc przyjąć, że niebo jest w górze. Ale który kierunek jest górą? Jeśli stoimy na różnych szerokościach geograficznych, to dla każdego góra jest gdzie indziej. Dla mnie góra jest tam, a dla Chińczyka to jest dół. Akurat, prawda? No więc, gdzie jest ta góra? Czy Bóg nam coś mówi na ten temat? Czy Bóg nam daje jakąś informację, która może sprecyzować bardziej to fizyczne miejsce? Posłuchajcie. Bóg zatroszczył się o to, aby dać nam bardziej szczegółowe dane. Izajasza 14:12-13. O jakże spadłeś z nieba ty gwiazdo jasna, synu jutrzenki, mówi to do szatana. Powalony jesteś na ziemię, pogromco narodów. A przecież to ty mawiałeś w swoim sercu, wstąpię na niebiosa, swój tron wzniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze Narad, na najdalszej północy. Ciekawe, ciekawe. Bo jak powiedziałem, kiedy jesteśmy na różnych szerokościach geograficznych i chcemy określić dół i górę, to ta dół i góra jest różna dla każdego człowieka w innym punkcie. Ale kiedy mówimy na północy, to gdziekolwiek na globie będziesz, w jakimkolwiek miejscu będziesz, to północ zawsze będzie w tym samym miejscu. Zgadza się? To jest ta góra. Może ci z południa mają mi to za złe. Na północy. Bóg dał nam pewną wskazówkę. Na najdalszej północy. I wiecie co? Powiem wam, że naukowcy, kiedy zwrócili swoje najsilniejsze teleskopy w stronę północy, to widzą coś innego niż w innych częściach kosmosu. Nie mówię, że widzą cokolwiek, tylko jest inna gęstość gwiazd, jest coś, co jest jakby przestrzenią bez niczego, jakby tunelem, nie wiadomo, co to jest. Ale jedną rzecz wam powiem, czytałem takie świadectwo jednego z astronomów, który powiedział, że kiedy skierował swój teleskop w tamtą stronę, w północną stronę, czytał Biblię i przeczytał i skierował swój, nie był wierzący, skierował swój teleskop w stronę tamtą, to w sercu jego i w całym jego jestestwie był olbrzymi strach i czuł jakąś olbrzymią wielkość i nie mógł się ruszyć
i bał się spojrzeć do teleskopu. Oczywiście spojrzał, nic nie zobaczył, bo to nie jest miejsce, które możemy zobaczyć. Szczególnie oczami naszymi. Jest to na dalekiej północy i z pewnością nie mamy nawet takiego urządzenia, które mogliśmy to spojrzeć. Ale ciekawa to jest rzecz. Mam nadzieję, że będzie nam teraz łatwiej pojąć może to miejsce, gdzie Bóg mieszka, gdzie jest niebo na dalekiej północy. Zdajemy sobie sprawę z tego, że niebo jest miejscem tajemniczym. Ludzie mówią, że nie można go sobie wyobrazić. To nie jest prawdą do końca, ponieważ pewne rzeczy zostały nam objawione. Bóg sam nam objawia. Czy to nie jest niesamowite? Większość ludzi o tym nie wie. Niebo jest ważnym miejscem, jest ono bardzo drogocenne, jest ono szlachetne, jest kosztowne, jest wartościowe. Dlatego, że wszystko, co jest najdroższe dla mnie, wszystko, co jest ważne dla naśladowców Chrystusa, dla tych, którzy kochają Boga, jest tam. To wszystko jest w niebie. Dlatego ono jest dla mnie cenne. Czy dla ciebie jest cenne? Czy chciałbyś się tam znaleźć tylko dlatego, żeby nie być w piekle? Czy chciałabyś się tam znaleźć tylko dlatego, żeby mieć przyjemności i radości z tego wynikające? Czy chciałabyś albo chciałbyś znaleźć się tam dlatego, że to, co tam jest, jest dla ciebie cenne? Bo nie tylko, że Jezus Chrystus jest dla ciebie cenny, nie tylko, że z Nim będziesz mieć społeczność osobistą, nie tylko, że będziesz Go widzieć twarzą w twarz takim, jakim jest i że będziesz mógł, czy mogła z Nim rozmawiać, zapytać Go wszystkie rzeczy, a dlatego, że twój skarb tam powinien być. Co mówi Pismo Święte? Abyśmy swoje skarby składali w niebie. Wszystko, co jest najdroższe, tam właśnie jest. Twój Zbawiciel jest tam. W liście do Hebrajczyków 9:24 czytamy, albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się wstawiać teraz za nami przed obliczem Boga. On tam jest. On się za nami wstawia. On na razie tu nie wraca. Wróci po kościół swój. Wiemy, że będą tam ulice ze złota, bramy z pereł i wiele innych wspaniałości, które objawia nam Biblia, ale to wszystko jest niczym w porównaniu ze spotkaniem z naszym Zbawicielem Jezusem Chrystusem. Kiedy będziemy mogli kierować nasze oczy na Tego, który został przybity do krzyża, dotknąć Jego blizn na rękach i włożyć rękę w dziurę po boku powłóczni, w boku, ponieważ wierzę, że Jezus przez całą wieczność będzie nosił te znaki jako insygnia Jego ukrzyżowania i odkupienia. Wtedy, kiedy nasze oczy spotkają się z Jego oczami, niebo naprawdę będzie niebem. Wszystko inne przy tym zblednie. Bóg powiedział w liście do Hebrajczyków, do Jezusa, takie słowa, które nas bardzo cieszą. O Boże, Twój tron na wieki. Nie mogę sobie nawet tego wyobrazić, jak to będzie wyglądało, ale wiem, że będziemy mieć z Nim społeczność osobistą i poznać Go takim, jakim jest naprawdę. Jestem pewny, że zapozna nas również ze swoim Ojcem. Jestem pewien, że będziemy mogli oglądać Boga też takim, jakim jest. Będziemy mogli oglądać Jego chwałę, której tutaj w czasie życia nikt nie jest w stanie przeżyć, kiedy ją zobaczy. Po drugie, nasi bliscy, jeśli byli wierzący, tam są i czekają na ponowną relację z nami. Powiem wam, że tam będziemy mieli więcej przyjaciół niż tu na ziemi. Gadacie się ze mną? Tam będą sami nasi przyjaciele. Hebrajczyków 12:23 mówi: i zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, i do Boga sędziego wszystkich, i do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość. Tam będą wszyscy zebrani pierworodni, wszyscy zapisani w niebie, wszyscy, którzy mają duchy sprawiedliwe. Którzy to są ci, którzy mają duchy sprawiedliwe? To są ci, którzy zostali usprawiedliwieni przed Bogiem Ojcem. Ktoś kiedyś urządził pewien test, zadając ludziom pytania, kogo by chcieli spotkać w niebie. 31% odpowiedziało matkę. 16% odpowiedziało ojca. Tylko 10% odpowiedziało współmałżonka. Ja za to nie odpowiadam. Nasze dziedzictwo jest właśnie tam. 1 Piotra 1:3-4 czytamy. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nowej, żywej nadziei przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla was, dla nas, dla tych, którzy stali się dziećmi Bożymi. Kto się stał dziećmi Bożymi?
Kto jest dzieckiem Bożym? Ten, który przyjął Jezusa. W myśl pierwszego rozdziału Ewangelii Jana, 12 wiersza, który mówi: tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Jeśli przyjąłeś go do swojego serca, do swojego życia, do swojej rzeczywistości, jesteś dzieckiem Bożym, tam będziesz w niebie. Będziesz u swojego Ojca Niebieskiego, Boga. Jak? Wiecie chyba o tym, że kiedy staliście się chrześcijanami, Bóg stał się waszym Ojcem. A kiedy staliście się Jego dziećmi, to On się stał z waszym Ojcem. Kiedy On się stał waszym Ojcem, staliście się Jego dziećmi. W związku z tym dziedziczymy po Ojcu wszystko, co jest Jego, to znaczy wszystko, co jest w niebie. Wszystko tam, co jest zarezerwowane dla ciebie, jest nawet twoim imieniem wypisane. Nie wiem, czy o tym. Nie tylko twój dom jest w niebie, ale jesteś obywatelem. Masz tam obywatelstwo. Nie jesteś obywatelem tego lądu, miejsca, w którym obecnie mieszkasz. Jesteś tu tylko tymczasowo. W paszporcie będziesz miał następujący napis, albo miała następujący napis: obywatel nieba, urodzony w Chrystusie Jezusie z tymczasową wizą ziemską. Fajne, nie? Tymczasowa. Ona wygaśnie w końcu. Byśmy się stali nielegalnymi imigrantami. Lepiej być w swoim domu. Obywatel nieba, urodzony w Chrystusie Jezusie z tymczasową wizą ziemską. Czy cię to cieszy? Widzę, że tak. Ponieważ jesteś obywatelem nieba, obywatelką nieba, to na ziemi jesteś jedynie, ale i aż jego ambasadorem. Czy wiesz, co to znaczy? Powinnaś jak najlepiej reprezentować swoją ojczyznę. Pamiętam, jak kiedyś jeździłem do Niemiec z koncertami, gdzie muszę wam powiedzieć, że wstydziłem się, że mam polski paszport. Dlatego, że ci, którzy mój kraj reprezentowali, znani byli jako złodzieje, sklepowi sam, byłem tego świadkiem, oszuści, przemytnicy, pijacy i chuligani. Wstydziłem się tego, że miałem polski paszport. Ty masz paszport z pieczęcią Królestwo Boże. Czy jesteś ambasadorem tego królestwa? O tym, jak będziesz się pokazywał innym, tak będą myśleli o twoim królestwie, o twoim państwie. Zachowuj się tak, aby nikt się nie wstydził tego, że jest. A jeśli reprezentujesz Królestwo Niebieskie, jak go reprezentujesz? Nasza ojczyzna jest w niebie, dlatego Paweł mówi: to, co w górze, tego, co w górze, szukajcie, a nie tego, co w dole. Powiem wam coś. Jeśli zapomnisz o niebie i zamiast w górę patrzysz, wiesz, dookoła, to tylko cię czeka stres i frustracja. Proszę cię o jeden wyjątek. Nie patrz w niebo, jak jedziesz za mną. Jak najczęściej jednak spoglądaj w górę, aby sobie przypomnieć, kogo reprezentujesz. Pewnego dnia pójdziesz do rodzinnego domu i będziesz tam z Jezusem na zawsze. Nasz Zbawiciel jest w niebie, nasi bliscy są tam, nasze skarby też tam są i w końcu nasza nagroda tam jest. W Ewangelii Mateusza 5:12 czytamy: radujcie się i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie. Tak, bowiem prześladowali proroków, którzy byli wam przed wami. Zapłata wasza obfita jest w niebie. Czy wiecie o tym, że tam w niebie są korony, które możemy dostać? Czy biegniecie po tą koronę, jak Paweł mówi, żeby biegł po koronę żywota? Koroną żywota to nie jest żywot wieczny. Korona żywota to jest korona już żywota wiecznego. To jest nagroda. Możesz mieć żywot wieczny, a możesz nie dostać korony. Możesz nie dostać nagrody. Czy wiesz, że w ogóle coś takiego istnieje? Może ktoś powie: to nieduchowe, aby oczekiwać nagrody. Słyszałem. Przecież nie czekam na żadną nagrodę. A dlaczego nie? Bóg w całej Biblii mówi o nagrodach. Bóg bardzo nas zachęca do tego, abyśmy biegli po nagrodę. Żebyśmy żyli tak, abyśmy nagrodę otrzymali. Oczywiście nagrodą nie jest życie wieczne. Życie wieczne jest konsekwencją naszej przemiany i zawierzenia Bogu swojego życia. Ale w zależności od tego, jak żyjemy w tym życiu już nawróconym, przemienionym, jako nowe stworzenie, jako nowe narodzone dzieci duchowe, od tego zależy nasza nagroda i korona. Możesz dostać korony, możesz nie dostać korony. Mateusza 5:12 mówi: radujcie się i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie. Zapłata wasza obfita jest w niebie. Bóg sam jest nagrodą. Przez całą Biblię Bóg mówi o nagrodzie. Bóg chce, abyśmy byli wierni. Trzyma dla nas koronę. Pewnego dnia, gdy będziesz w niebie, możesz otrzymać ją od samego Jezusa. Co też nam Pismo mówi, że złożymy swoje korony przed Jego stóp. To będzie piękne. Kiedy mnie ukoronuje, ja powiem: Panie, to się mi nie należy, to jest dla Ciebie. Mateusza 6:19-21 mówi: nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują, okradną, ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną, albo im gdzie jest skarb twój, tam będzie i serce Twoje. Serce Twoje niech będzie tam,
gdzie jest Słowo Boże, wiara, miłość do Boga i do bliźniego. Niech tam będzie Twoje serce. Niech to będzie skarb, który będziesz sobie składał w niebie. Gdybym zatem był na Twoim miejscu, to gromadziłbym swój skarb w niebie, pracując dla Jezusa, czyniąc uczniami kobiety i mężczyzn i pracował dla Jego Kościoła z całej siły i z całej pasji. Mam nadzieję, że tak czynicie. Piąte. Nie wiem, czy już zauważyliście, że przeszliśmy przez cztery. Mamy rezerwację w niebie. Mamy w niebie rezerwację. To jest najważniejsza rzecz, kochani. Biblia mówi, że w niebie jest księga rejestracyjna, nazwana księgą życia. I imiona wszystkich, którzy będą w niebie, są w niej zapisane. Może ktoś spyta, czy jest ona skomputeryzowana? Nie wiem, ale wiem, że taka księga jest i że w niej jest miejsce na Twoje i na moje imię. Czy Twoje imię jest zapisane w niebie? Czy masz tam rezerwację? Czy jesteś tego pewien? Ponieważ pewnego dnia staniesz przed Bogiem i On Cię zapyta, dlaczego miałbym Cię wpuścić do nieba? Co Mu odpowiesz? Jeśli z pełnym autorytetem nie potrafisz odpowiedzieć, ponieważ moje imię jest zapisane w Księdze Żywota, mam rezerwację, ponieważ powierzyłem swoje życie Jezusowi, On jest moim Zbawicielem, to nie zostaniesz tam wpuszczony, a nie wpuszczony. Czy jest taka rzeczywistość w Twoim życiu? Czy Twoje imię jest tam zapisane? Czy masz rezerwację? Czy jesteś tego pewien? Czy jesteś tego pewna? Ponieważ pewnego dnia staniesz przed Bogiem, On Cię o to zapyta. On Ci zada jeszcze jedno pytanie. Co zrobiłeś z moim Synem, Jezusem Chrystusem? On Cię nie zapyta, do jakiego kościoła chodziłeś, czy chodziłaś, jaka tam była doktryna. Ja tylko chodziłem do Harvest. O, fajnie. A co tam robiłeś? No, chodziłem, śpiewałem, fajnie było, na plaki, przynosiłem jedzenie, zbierałem pieniążki, podawałem komunię. No fajnie, a co jeszcze? A czy coś możesz mi powiedzieć o swoim synu? Bo on mi o tobie nic nie mówił. Bo Pismo mówi, jeśli wstydzić się mnie będziesz przed ludźmi, czyli Jezus to mówi, to ja powstydzę się ciebie przed swoim Ojcem. Mu nic o tobie nie powiem. Kropka. Czy to rozumiesz? Jeśli nie masz takiego mocnego wyznania, świadomości w duchu, nigdy nie wejdziesz do nieba. Pewna zawodowa piosenkarka, Ruth Anna, opowiadała historię, która dokładnie ilustruje nam ten temat. Kilka lat temu zaproponowano jej, aby była solistką na bardzo znacznym weselu córki majora miasta Seattle. Przyjęcie miało bardzo uroczysty charakter, miało się odbyć w największym, najekskluzywniejszym budynku miasta Seattle, budynku nazwanym Columbia Tower. Była bardzo podekscytowana tym zaproszeniem, ponieważ dawała sobie z tego sprawę, że to zaproszenie jeszcze podniesie jej popularność i prestiż. Samo wydarzenie było bardzo nagłośnione. Miała do tego wydarzenia tylko dostęp śmietanka intelektualna i polityczna, a więc była bardzo tym podekscytowana, że ze swoim mężem się na tym weselu znajdą, z mężem Royem. A więc wsiedli w samochód, brała się pięknie, przyjechali do środka, przyjechała limuzyną, wynajęła limuzynę, przyjechała do środka, sam major miasta witał ludzi i kiedy wprowadzono ją do windy, wysiadła na ostatnim piętrze, widziała piękną oszkloną salę bankietową z przepychem wielkim urządzoną. Podchodzi do stolika do recepcji, gdzie zostaje zapytana o nazwisko. Mówi, jestem... jak ona się nazywała? Ruth Anna. Człowiek przy recepcji stoi, patrzy do księgi. Mówi, przepraszam, ale nie ma tu twojego nazwiska. Może spróbujesz mi jeszcze raz go przeliterować. Więc ona to uczyniła. On mówi, nie ma tu twojego nazwiska. Nie mogę cię wpuścić. Kazał bardzo grzecznie słudze
pokazać Anie i Royowi drogę do windy. Sługa wszedł do windy, nacisnął guzik G, co znaczy garaż, i winda zjechała na dół. Przez 15 minut jechali w ciszy samochodem. W końcu mąż pyta Anny, co się stało? Anna płacze, wstyd, pohańbienie, świadkowie, ludzie widzieli. Wielka śpiewaczka nie została wpuszczona. Co się stało? Ona mówi, byłam taka bardzo zajęta, że nie odpowiedziałam na zaproszenie. Byłam bardzo zajęta i nie odpowiedziałam na zaproszenie. Jak ty jesteś zajęty czy zajęta, aby nie odpowiedzieć na zaproszenie Jezusa Chrystusa, który mówi, ja chcę cię wpisać do tej księgi, przysyłam cię zaproszenie na wielką ucztę. Ona miała co żałować, widziała przez ściany szklane, przepięknie zastawione stoły, pełne przepychu, różnego jedzenia, lodowe figury na stołach, łososie czerwone, prawie podskakujące na stole. Rozumiecie? I to wszystko nie było dla niej, ponieważ nie była zapisana w księdze gości. W której księdze jesteś zapisany czy zapisana? Dostałeś zaproszenie od Jezusa. Tu jest to zaproszenie. Nie przyjmiesz go, nie odpowiesz na to zaproszenie, nie znajdziesz się na liście gości zaproszonych. Ale Rut zdała sobie sprawę z jednego przy tym i z tego powodu najbardziej zapłakała. Że ludzie, którzy staną przed Jezusem i ich imiona nie znajdą się w księdze żywota, zostaną zwróceni, zawróceni z powrotem do windy, która nie zatrzyma się w garażu. Łzy rozpaczy i wstydu. W tym samym rozdziale, w którym Jezus mówi, że idzie przygotować na miejsce, mówi zarazem, jak uczynić sobie rezerwację. Powiem wam najlepszą wiadomość, jaką dzisiaj usłyszycie. Bóg ciągle przyjmuje rezerwację. On ciągle przyjmuje rezerwację. Jeśli dzisiaj jesteś tym, który nigdy nie powierzył swojego serca Jezusowi, jeszcze nie jest za późno. Czy trzymacie, jak was prosiłem na początku Biblii, na początku palec Biblii na Ewangelii Jana 14? Tam jest taki gość, otwórzcie sobie, który zawsze zadawał pytania. Tomasz. On zawsze pytał. I on pyta, dokąd idziesz, jak się tam dostaniemy? Na pewno tak pytał i na pewno pytał i pytał. Nie wiem, czy kiedykolwiek połączyliście te wersety, pierwsze wersety z wersetem szóstym. Spróbujcie to zrobić. Popatrzcie, co mówią pierwsze wersety. 4. W domu ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, bym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. Gdyby było inaczej, bym wam powiedział. Nie mówię wam inaczej, bo nie jest inaczej. A ja zawsze mówię prawdę. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. I dokąd ja idę, wiecie i drogę znacie. Rzekł do niego Tomasz, panie, nie wiemy dokąd idziesz. Jak możemy znać drogę? I tu ten szósty wiersz. Odpowiedział mu Jezus, ja jestem drogą, prawdą i życiem. I nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie. Piękne połączenia, prawda? Jak, panie, skąd mamy wiedzieć? Gdzie idziesz? Po co idziesz? Jaką drogą idziesz? Nie musisz mnie pytać o drogę, bo ja jestem drogą. Ja jestem drogą. Będziesz ze mną być zawsze na właściwej drodze. Kochani, możecie słuchać, kogo chcecie, ale ja wam powiem, jest tylko jedna droga do nieba. Jezus Chrystus, nie żadna religia, nie żaden kościół, nie żaden dogmat, nie kto inny, jak jedynie Jezus Chrystus. O tym mówili prorocy, o tym mówi Nowy Testament. O tym mówi sam Jezus. Ja jestem drogą. Kiedy mówisz nie, panie, ja mam swoje drogi, to mówisz, nazywasz mnie kłamcą. To i swoją drogą, twoja droga prowadzi tam, gdzie się winda nie zatrzyma. Czy to cię nie cieszy, że nie musisz skakać od jednego pośrednika do drugiego, że masz jednego pośrednika solidnego, Bożego. Jeśli nie zawierzysz życia Jemu, nie zostaniesz zapisany w księdze żywota i nie zostaniesz wpuszczony do nieba w żaden sposób. Jeśli dzisiaj skończyłoby się twoje życie, to gdzie pójdziesz? Jeśli dziś umrzesz bez Jezusa, jesteś stracony. Jesteś stracona. Nie dlatego, że jesteś gorszy lub z takiej czy innej rasy czy narodu. Odrzucona zostaniesz tylko z tego powodu, że odrzuciłaś czy odrzuciłeś jedyną drogę. To nie są moje słowa, kochani, ani żadna baptystyczna doktryna.
To słowa samego Boga. To On powiedział, ja jestem jedyną drogą. Czy narodziłeś się na nowo? Czy masz drugie narodzenie w duchu? Czy jesteś tego pewien? Czy jesteś tego pewna? Czy pamiętasz ten werset z Objawienia 20, 12, 14? Przeczytam wam. I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem. I księgi zostały otwarte. Również inna księga, księga żywota, została otwarta. I osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z uczynkami było napisane w księgach. I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy się w nich znajdowali i byli osądzeni, każdy według uczynków swoich. I śmierć i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego. Owo jezioro ogniste to druga śmierć. Bardzo mi się podobały dzisiejsze słowa Jamesa, naszego McDonalda, na dzisiejszym kazaniu, które możecie, będziecie mogli posłuchać na internecie, tłumaczenie. Bardzo mi się podobały jego słowa, które dokładnie mi pasują do tego, co przed chwilą przeczytałem, co przed chwilą powiedziałem. Posłuchajcie. James powiedział dzisiaj tak. Jeżeli się narodzisz dwa razy, to umrzesz tylko raz. A jeżeli narodzisz się tylko raz, to umrzesz dwa razy. Jezioro ogniste jest drugą śmiercią. Tak to określa Biblia. Dzisiaj nie będę prosił, abyście wychodzili do przodu, ale niech powstanie każdy, zbliżamy się do końca już, niech powstanie każdy, kto się jeszcze nie narodził powtórnie. Czy są tacy, kto się nie narodził powtórnie, kto się nie narodził z ducha? Nie ma takich? Oj, mi się wydaje, że są. Nie ma się czego wstydzić. Dzisiaj jest dzień, mówi Pismo Święte. Dzisiaj jest dzień. Jeśli słyszysz głos Jego, nie zatwardzaj swego serca, bo jutro nie należy do Ciebie. Wyjdziesz z tego kościoła i możesz już więcej tu nie wrócić. Dzisiaj, gdy słyszysz Jego słowo, nie zatwardzaj swego serca. A więc pytam ponownie, czy jest ktoś tutaj, kto się na nowo nie narodził? Kto nie narodził się drugi raz powtórnie, duchowo, ma tylko jedno narodzenie fizyczne, to niech powstanie. Będziemy się o Niego modlić. Nie każę nikomu, nie proszę o wyjście do przodu. Jeśli się nie narodzisz dwa razy, to umrzesz tylko raz i nie będzie żadnej szansy. Jeśli się narodzisz dwa razy, to umrzesz tylko raz, przepraszam. A jeżeli narodzisz się tylko raz, to umrzesz dwa razy. Może ktoś nie jest pewny tego, że się na nowo narodził, bo nie widzi wielkich zmian w swoim życiu, to niech powstanie. Również proszę o powstanie. Jeżeli ktoś, dziękuję, jeśli ktoś nie czuje tego, że chodzi z Jezusem właściwą drogą, że jest na właściwej drodze, że wzrasta duchowo, że upada, że szuka sobie swojego królestwa i swojego nieba, kreuje sobie swoje niebo. Niech również powstanie. Będziemy się o Niego modlić. Jeżeli jest ktoś, kto chciałby dzisiaj się na nowo narodzić, chciałby przyjąć Jezusa do swojego serca i życia po to, żeby mieć wejście do nieba, aby zostać wpisanym w księgę żywota, aby stanąć na drodze, którą jest Jezus Chrystus, również proszę o powstanie. Będziemy się o Niego modlić. Poproszę was wszystkich o skłonienie naszych głów. Może ktoś potrzebuje wsparcia, wzmocnienia przez Ducha Świętego. Może kogoś życie jest udręczone, potrzebuje Bożego wsparcia. Niech powstanie. Musimy się o Niego modlić. Dziękuję. Powstańcie jeszcze ci, którzy stali i stójcie. Będziemy się o was modlić. To wspaniale, kiedy dzieci Boże mogą się modlić. Popatrzcie, ile jest tutaj nas. Ja wierzę, że każdy o was się będzie modlił. Bóg usłyszy tą modlitwę, a wy będziecie czuć jej moc. Panie, przychodzimy do Ciebie teraz wszyscy. Przychodzimy do Ciebie, Panie, z naszymi otwartymi sercami, wierząc, że słyszysz naszą modlitwę, bo powiedziałeś, że dwóch gdzie, albo trzech jest w imieniu moim, tam jestem między wami. Wierzymy w Twoją obecność, czujemy Twoją duchową obecność tutaj, Panie, wśród nas.
I modlimy się, prosimy Cię o tych, którzy stoją, abyś im pobłogosławił, Panie. Abyś w szczególny sposób dotknął dzisiaj ich serc, Panie. Abyś ich wpisał przez to do Księgi Żywota. Aby zostali po dzisiejszym dniu tam zapisani. Aby mieli tą świadomość, że zostali zaproszeni i odpowiedzieli na Twoje zaproszenie i że nikt ich sprzed drzwi nie cofnie, Panie. Sprzed drzwi Twojego Królestwa Nieba. Dziękujemy Ci, Panie, za wszystkich tutaj obecnych, którzy są już zapisani i którzy wstawiają się też w modlitwach za wszystkich innych. Proszę Was też, abyście wspierali mocno tych wszystkich, którzy tu stoją w modlitwie. I jeszcze jedną mam prośbę o modlitwę, o naszą Basię, Zenka Basię, która jest znowu w szpitalu. Módlcie się o nią, módlcie się o jej uzdrowienie i o jej wytrwałość. Oj, wytrwałość. Basia jest świadectwem dla nas wspaniałej wytrwałości Bożej wiary. Dziękujemy Ci, Panie, za Twój Kościół. Dziękujemy Ci za ten czas, który spędziliśmy z Tobą. W imię Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen. Będę teraz śpiewał pieśń, a po czasie tej pieśni możecie wychodzić do przodu również i stawać tutaj, padać, klękać na tych schodach i modlić się za tych stojących. Możecie przychodzić ci, którzy jeszcze nigdy się nie modlili do Jezusa o przyjęcie Go do swojego serca, aby też tutaj przyszli. Proszę o wszystkich naszych liderów, żeby stanęli z przodu, a żeby gotowi byli przyjąć w modlitwie tych, którzy